Panie Sekretarzu, do czego pan mi zwrócił się pytania? To jest konferencja czy oświadczenie? Halo, panie prokuratorze. To z pewnością nie była konferencja prasowa, a jedynie oświadczenie dla mediów poznańskiej prokuratury, która przedstawiła zarzuty w sumie 12 osobom, w tym Romanowi Giertychowi. Chciałbym przekazać państwu informacje dotyczące prowadzonego w prokuraturze regionalnej w Poznaniu śledztwa dotyczącego, może inaczej, którego przedmiotem jest wyprowadzenie z warszawskiej spółki giełdowej Polnord kwoty ponad 90 milionów złotych. Prokuratura oskarża mecenasa Romana Giertycha, biznesmena Ryszarda K. i 10 pozostałych zatrzymanych o przywłaszczenie i wyprowadzenie ze spółki deweloperskiej w latach 2010-2014 około 92 milionów złotych. Dzisiaj prokurator Jacek Motawski poinformował, że śledztwo dotyczy obecnie zakupu nieruchomości o zawyżonej cenie i zakup wartościowych wierzytelności. W transakcji wykorzystano jako pośredników dwie fasadowe spółki New Industry TG, które z kolei związane są z Romanem G. Zdaniem prokuratury Roman Giertych miał świadczyć obsługę prawną wszystkich podmiotów, które brały udział w transakcji. Sprawa ma także dotyczyć zakupu nieruchomości przez spółkę, jak twierdzi prokuratura, powiązaną z Romanem Giertychem za 6 milionów netto i sprzedaży po kilku dniach spółce zamieszanej w sprawę za niespełna 27 milionów. Tam Roman G. W ramach rzekomych usług adwokackich uzyskał korzyść z tego przestępstwa w wysokości niespełna 2,5 miliona złotych. Roman Giertych zatrzymany został przedwczoraj. Na przesłuchanie miał trafić do Poznania, jednak podczas przeszukania domu stracił przytomność i trafił do szpitala, w którym wciąż przebywa. Prokuratura wydała postanowienie o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu Romanowi Giertychowi, a zatem stało się to, o czym mówiłem od momentu zatrzymania. W całej tej sprawie chodziło o wyeliminowanie Romana Giertycha jako obrońcy. Kraj, w którym najlepszym adwokatom uniemożliwia się bronić, przestaje być demokratyczny. Choć ostatecznie Roman Giertych nie został zatrzymany, to zastosowano wobec niego środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w wysokości 5 milionów złotych. Zawieszony został także w czynnościach adwokata, ma zakaz opuszczania kraju oraz objęty został dozorem policji. Sam Roman Giertych w ostatnim wpisie na Twitterze przekonywał, że jego zatrzymanie ma charakter polityczny. Zostałem dziś zatrzymany pod zarzutem działania na szkodę jakiejś spółki. Skuto mnie kajdankami w przeddzień sprawy aresztowej Czarneckiego, którego jestem jedynym obrońcą. Nie pozwólcie, żeby moje zatrzymanie przykryło katastrofę epidemiczną rządu PiS, bo taki jest tego cel. Dzisiaj prokuratura na konferencji prasowej nie dała szansy dziennikarzom na zadawanie pytań. Prokurator Jacek Motawski dosłownie przed nimi uciekł. Chcielibyśmy zadać pytania. Zastanawiające jest, że śledztwo trwa od 3,5 roku i akurat w tym momencie prokuratura decyduje się na zatrzymania. Chcielibyśmy się dowiedzieć, kto prowadził to śledztwo wcześniej. Czy jest prawdą, że ono zostało przeniesione do Poznania dopiero niedawno? Zostało przeniesione do Poznania tuż po tym, kiedy minister Ziobro zrobił tutaj kadrowe czystki i wymienił kierownictwo tej prokuratury. Roman Giertych to były lider Ligi Polskich Rodzin i wicepremier za pierwszych rządów Prawa i Sprawiedliwości. Potem wrócił do zawodu adwokata i wielokrotnie ostro krytykował obecne rządy PiSu. Emil Górny, Puls Dnia.